Siemaneczko, widzę, witajcie na moim kanale, jest Amanda, z mną oczywiście jest Lenka. I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie dekorować nasze mieszkanie. Nie, źle powiedziałam. Jak widzicie po miniaturce i teraz mówię. Jak widzicie po tytule, prawda? Jak widzicie po tytule. Będziemy dekorować mieszkanie, przygotowaliśmy już sobie nasze rzeczy, tutaj wszędzie są nasze rzeczy. A na krzesełku są moje. Tak, sobie to jakoś podzieliłyśmy. No i co, no i chcemy sobie... Mało tych rzeczy, jak się tak patrzy, nie? Jak się tak patrzy, to tak mało się wydaje, a cały karton jednak był tego. I co, na samym początku chciałam się przywitać, przypomnieć o subskrybentu tego kanału, żeby być na bieżąco, wpadać na mojego Instagrama i na mojego TikToka i zapraszam na kanałki do Lęk. Zaczniemy od dekorowania czego? Może łazienki, bo jest najmniej rzeczy do łazienki. No tak. Dobra, to pierw dekorujemy łazienkę, więc zabieramy... tak, co mamy do łazienki? Do łazienki mamy mało rzeczy. Mamy papier toaletowy. Mamy deskę rekina, mamy takie krwawe ślady, które chciałabym, żeby wychodziły z łazienki i szły aż do mojego salonu. I... no i nie wiem, czy to miało iść na drzwi łazienkowe, prawda? No. Tak, i to na drzwi łazienkowe, jakoś to trzeba przykleić. Dobra, zacznijmy od najprostszego, czyli wymiana papieru na papier z pająkiem. Tak, ogólnie to zajęło mi szybko, bo ja wyjmuję, rzucam na podłogę. Tak, rzucam na podłogę. Nie, nie rzucamy na podłogę. Trzeba go odłożyć na nasze miejsce papierów. Teraz Lena będzie przyklejać deskę. Ja się nie będę załatwiać, jak mówiłam mamie. Tylko ładnie to przyklej. Dasz radę? No. Zobaczymy. O kurczaki. Ja nigdy tego nie robiłam. Ładnie, równo, bo jak przykleisz, to już nie odkleimy. Jak to? No, nie za dużo razy nie przyklejaj. No właśnie o tym mówię. Nie, Lenka, nie, bo powie, patrz, no. Oj, oj. Jest git, dla Leny jest git. Trzymaj, czekaj. Lepiej ty to przyklejmy. No, jest lepiej niż ja mam. Ale nie jest dobrze tak, jak powinno być. Trudno. No wygląda tak, słuchajcie, to jest tylko na czas Halloween, więc może być... Ja to odklejmy na to Halloween. Normalnie, tak. Dobra, teraz krwawe ślady trzeba. Patrzcie, ej, te ślady wyglądają świetnie. No, Lena chciała coś powiedzieć. Że w tym możemy współpracować, ale my się z mamą umówiliśmy, że ja będę miała też przed swoimi drzwiami. I już to za przykleiłam, tak. Bo jest na środku, tylko tutaj. Tutaj jest środek. Nie. Możesz to odkleić i przykleić, bo to są takie jakby foliowe naklejki. Dobra, ja kleję dalej. Dobra. Chloe! Mogliśmy kupić więcej, powiem wam, tych stópek. Dotąd mamy. Ale ja już źle zaczęłam bez. I stopy mamy już przyklejone. Ale mogłam kupić dwie. Mogę to pokazać? Tak, mogłam kupić dwa takie opakowania, żeby, bo chciałam, żeby one jednak doszły do stołu. Tak, ale na razie mi zabrała dwie tutaj do jej pokoju. Dobra, to co? Teraz idziemy drzwi z klatki robić. Jest! A nie, jeszcze przecież ta taśma żółta z łazienki. Dobra, tak się prezentują nasze drzwi do łazienki. Bardzo fajnie, Lena jeszcze dokleja, żeby nic nam się na pewno nie zerwało. I teraz myślę, że... Ile będę z niej wystraszyło w nocy? Tak, ale mega fajnie, dobrze to wygląda. Patrzcie. Niby taka taśma, a robotę zrobiła. Teraz będziemy zmieniać naszą wycieraczkę w końcu, bo mamy świąteczną z zeszłego roku, na tą halloweenową. Ona nam się teraz prostuje, bo ją tak wsadziłam do kartonu i mi się wygięła strasznie. No i zaraz obczaję sobie jeszcze te naklejki na drzwi, bo one będą przed wejściowymi drzwiami, na wejściowych drzwiach. Ale sprawdzę, czy tutaj nie trzeba taśmy dwustronnej, bo jak trzeba, to lipa, bo jej nie mamy. Żegnamy się z naszą wycieraczką. No nie chcesz. Żegnaj. Refleks. Dobra. Pięknie tu. Dobra, i teraz przynajmniej się będą szczekać. Ale to są naklejeczki i przyklejamy je na nasze drzwi. Dobra, skończyliśmy. Tak się prezentują nasze drzwi. Ja wymyśliłam nos. Tak, Lena wymyśliła nos. Tu mamy kuklok. Tam mamy numerek, więc nie. Tak, o. I... Tak, mega fajnie. Dobra, lecimy działać dalej. Weź tą wycieraczkę, no.
Dobra, teraz będziemy ozdabiać okno. Będziemy ozdabiać tylko jedno okno. Tak, bo mamy aż 5 okien. Tak, więc tylko jedno okno sobie ozdobimy, resztę i tak mamy zawsze zasłonięte tymi zasłonami praktycznie. Ale trzeba najpierw umyć, zanim się przyklei. Będę myła, jak będę właśnie odklejać. Tak, ale Lena, dobra, Lena tylko sobie żogarnie, a ja w tym czasie dam do mojej kuchni moją łopatkę. Na... Jak gdzie chcesz tą łapę tutaj? No, obojętnie. O, właśnie, te łapy są git, bo patrz, jak ja palucuję, to na łapę dam. Lena sobie dalej obkleja okienko, a ja po prostu włożę kupę worki w duchy moim pieskom do smyczy. Bo takiego, wiecie, czegoś, co wisi przy smyczy i są tam kupę worki. Dobra, tak się prezentuje moje jedno okno. Teraz Lena będzie ogarniać stół, czyli rozłoży... Fajnym do tego, dotknijcie. Tak, no na pewno już dotknęli. Skomplikowane trochę. Tymi dyniami z tej strony też są dynie. Ej. Lena, czekaj, ja to no, musisz po prostu rozłożyć wszystko. Ja jak trzymam kamerę, to nie umiem, czekaj. Przebitki Leny. Nie, to nie będzie być taki, to po prostu nasz stół. Daj tą wazę. Jest ona gdzie? Tutaj. Tutaj będzie tak na środku, a tu będą talerzyki. Tak, tu będzie miseczka, w której będą potem słodycze. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Tak, dokładnie tak. Otwieraj talerzyki w takim razie. Rzut beretem. Musiałam to zrobić. Łaz. A jeszcze to będziemy mieć. A kubeczki chyba wstawiłam w kartonie. Tak, ale tutaj to będziemy robić już później, bo musimy ogarnąć jakiś czerwony napój, który będzie nam imitował krew. Widzowie! Serwetki po prostu. Nie! No, takie ciemne. Nie, serwetki to połóż tak po prostu na razie, gdzieś tu obok. No po prostu. No dobra, na razie mogą być w misce. Talerzyki sobie też na razie gdzieś odłożymy tą resztę. Co zostało? Została nam pajęczyna, więc pajęczyna będzie tam, tak samo jak była tam w tamtym roku. Idziemy. Ej, ja muszę to przykryć, ale nie. Dobra, tą pajęczynę jednak dałam tutaj, ta jedna dnia jest Leny. To jest dynia i tak chcemy wyciąć, żeby tam, wiecie, było światełko i żeby miało te dynie minkę, ale to dopiero Kamil wróci, bo... No nie będziemy bez niego tego robić, ponieważ nie umiem wycinać z dyni i wiem, że mogę coś popsuć, więc jak on to popsuje, to przynajmniej zwalę na niego winę. A tutaj po prostu będą, tak mi się wydaje, że właśnie zrobimy sobie na wyspie całe jedzonko, a tam będziemy mogli usiąść i je zjeść. Na tą pajęczynę jeszcze chcę wysypać te pająki. Dawaj pająki. Żeby dla ciebie jeszcze starczyło. No, ale nie ładnie to wygląda, bo masz czarną tą. Czarną wyspę mam i nie widać tych pająków, ale z bliska widać i w sumie tak też widać. Lena mówi, żeby tą girlandę przykleić tam. Dobra, no to taśma, nożyczki, Lena, i wycinaj kawałki. Czy wygląda ta girlanda tu dobrze? Nie. Czy nie wiem. Tak średnio. Ej, Lena, może tam popatrz, może tak przed stołem. Ej, no popatrzcie, jak to wygląda bez sensu. Tragedia, nie. Elena, nie, nad stołem. Tu to w ogóle o wiele bardziej będzie pasować. Dobra, i tak moim zdaniem jest o wiele lepiej. Sztosik. Teraz mam te świece i miał mi pomóc tym Kamil, ale chciałabym już je teraz mieć powieszone, więc... Nie, Lenka, chodź, z tymi świeczkami to delikatnie, bo tam są jakieś nitki w ogóle. Ogarniemy tu i zaraz z wami się zobaczymy, bo ja muszę dojść, jak to powiesić. Ej, widzowie, polecamy wam to, bo to jest... No kurczę, no. Tu są... Nie widzicie tego, ale tu są jeszcze świąteczne, to na kolejny rok będziemy mieli. Mama obczaja to. Że nasza świeca... Zawsze chciałam się świecę, pali. Się pali. Problem mam tylko taki, że do każdej świecy są potrzebne dwie baterie, a ja miałam tylko dwie baterie. Jeszcze poszukam w półkach, ale jak nie, to będę musiała do sklepu. Zawsze chciałam dotknąć świecy, która się pali. Ha! Ja spróbuję teraz tą jedną świeczkę przyczepić i chyba będziemy musieli dać baterię. Jedną świeczkę już przyczepiłam i wiem, że nie mam jednej żarówki, wybaczcie. I co? Mega fajnie to wygląda, bo ja tu będę miała stolik szklany. Strasznie się boję, że one spadną mi z tej lampy i potrzaskają. Patrzcie,
Ja nie wiem, które wziąć, czy tutaj te, czy tutaj takie. Zaraz zobaczymy, jak świecą, dobra? Odpal. O, tak, poszliśmy do łazienki, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I fajnie. To się rusza! A pokaż ten drugi wkład. A te tak jest. Te są kolorowe. No, to która? Ale bez napisu był. No wiem, to która? No, i chyba te, bo są duchy. Dobra, okej. Okay. Tak, no u nas jak się zrobi ciemno, to wtedy będzie ten efekt fajnie widoczny. Na razie możemy po prostu to wyłączyć. Dobra, i tutaj mam takie woreczki i mam watę od Leny. Tu jestem, Lena. I mam watę od Leny i końcówkę. Będziemy musieli jechać do sklepu po baterię i po więcej waty, bo chciałabym z tych woreczków zrobić takie właśnie mini dynie, które bym sobie mogła postawić w kuchni, mogłabym postawić sobie tam na tej mojej półeczce. Czy wam przeszkadzam, pieski? To jest wata. To jest wata. Jeszcze kawałek. No, halo. I no patrzcie. Ładnie. Znaczy tylko więcej waty trzeba. Nie no, myślę, że nawet tyle jest spoko. I teraz daj mi aparat. Teraz taka dynia będzie sobie leżeć. O. I sobie tutaj właśnie kilka takich, może właśnie na wyspę, tam do kuchni. I myślę, że moje pomieszczenie... Tak, bo to są te takie zaczepki. To jest moje pomieszczenie jest gotowe, teraz idziemy do Leny pokoju i ozdabiamy Lenę. Ale to będzie na drugim odcinku, nie na moim kanale. Aha, ty chcesz na swoim kanale? Tak. Dobra, okej. Okay. Tak, dokładnie, dajcie znać, czy wy udekorowaliście swój dom. Tak, dziękuję za pomoc, Lenko. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, stawcie łapkę w górę, pamiętajcie o sobie. I subskrybujcie mój kanał. Tak, i wpadajcie do Leny. Pa, pa. Więc pa!